Wkładanie siateczek do holdera poczwórnego Geola. Otwieramy najpierw tym zapadki tego holdera. A następnie pensetą możemy już otwierać i wkładać siatki. Proszę, otworzymy. Holder wygląda tak. I tutaj mamy pierwszą siatkę, drugą siatkę, trzecią siatkę i czwartą siatkę. I będziemy wkładać teraz siateczki. Siateczki wkładamy z takiego boksu. I tutaj mamy też ponumerowane odpowiednio siateczki. Pierwszą siateczkę wkładamy na miejsce piąte. Wygląda to tak. I zamykamy. I z kolejnymi siateczkami postępujemy tak samo. Siateczki muszą trafić w to miejsce przygotowane na nie na środku. Zamykamy kolejną siateczkę. Teraz wkładamy siateczkę na miejsce drugie. Zamykamy i siateczkę na miejsce pierwsze. Sprawdzamy teraz, czy są dobrze wszystkie zapięte. Widać, że są wszystkie dobrze zapięte i możemy wkładać nasz materiał do mikroskopu. To jest mikroskop japońskiej firmy Geol 1400. I teraz będziemy wkładać holder tutaj w miejsce do tego przeznaczonego. Proszę spojrzeć. Goniometr. I musimy teraz włożyć, proszę, tu są nasze siateczki. I wkładamy równo holder. Tu mamy taki zędzelek i musimy nim trafić tutaj do miejsca. Następnie musimy poczekać, aż zassa i włączyć pompę rotacyjną. Następnie włączy się pompa dyfuzyjna. Na naszym ekranie widzimy, że wyskoczyło nam okienko. Musimy sobie zaznaczyć, że to jest ten nasz holder poczwórny. I tutaj widzimy jeszcze, że specimen chamber jest jeszcze nie zapompowany. To jest właśnie ten zawór. Tutaj tu jest goniometr i odpompowujemy tutaj tą drogą do pompy dyfuzyjnej przez pompę rotacyjną na zewnątrz. Jeśli zobaczymy, że już jest specimen chamber gotowy i zawory się zamknęły, możemy następnie włożyć nasz holder
do mikroskopu, przekręcając go w prawą stronę. Mamy jedną zapadkę i następnie powolutku wkładamy do mikroskopu. Tutaj na tym holderze mamy miejsce na pierwsze, drugą siatkę, trzecią siatkę i czwartą siatkę. I teraz mamy wszystko gotowe. Musimy jeszcze poczekać, aż będzie w kolumnie mikroskopu odpowiednia próżnia. I następnie będziemy mogli włączyć mikroskop, znaczy może nie mikroskop, ale włączyć filament.